W związku z Rokiem Tadeusza Różewicza, poszerzyliśmy naszą ofertę edukacyjną o dwa tematy lekcji muzealnych, związane z tym wybitnym poetą. Uczniów klas od 4 do 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zapraszamy na lekcję pod tytułem Różewicz we Wrocławiu śladami poety. Lekcja, którą proponujemy jest spotkaniem z poetą, wrocławianinem od 68 roku. Podczas zajęć uczniowie odkryją miejsca w stolicy Dolnego Śląska, z którymi twórca był związany, które lubił odwiedzać i które były dla niego twórczą inspiracją. Zobaczą również, czym zaowocowały Wrocławskie spacery i znajomości artysty. Z kolei uczniów od klas 7 do 8 szkoły podstawowej oraz szkół ponadpodstawowych zapraszamy na lekcję zatytułowaną Przyszli, żeby zobaczyć poetę. Różewicz w zbiorach osolineum. Uczestnicy tych zajęć poznają Tadeusza Różewicza i jego dzieła na podstawie znajdującej się w osolinę spuścizny poety, m.in. wybranych wierszy i kartoteki oraz materiałów z nim związanych. Dowiedzą się, jakie czynniki kształtowały jego postawę twórczą, a także o tym, że był kandydatem do literackiej nagrody Nobla. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Muzeum Pana Tadeusza.